Więc witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem fabryczny zestaw czujników cofania i samochód Opel Corsa D. Odcinek dzisiejszy będzie odcinkiem takim bardziej teoretycznym niż praktycznym, w którym opowiem Wam, w jaki sposób taki zestaw czujników cofania, fabrycznych czujników cofania, sobie zamontować. Natomiast czy warto montować fabryczny zestaw czujników? No to jest dobre pytanie. Oczywiście chodzi tutaj o koszty takiego rozwiązania. Może okazać się, że skompletowanie fabrycznej instalacji pod czujniki cofania wyjdzie drożej niż kupno jakiegokolwiek zestawu uniwersalnego, takiego pasującego do każdego samochodu. Po zamontowaniu takiego zestawu trzeba go również aktywować w poszczególnych modułach samochodu, jak na przykład w BCM-ie. I tutaj pojawić się może następujący problem. Otóż nie każdy BCM musi obsługiwać taki właśnie moduł. Wtedy wiązałoby się to z wymianą modułu BCM, to tworzy dodatkowe koszty i to niemałe. Może się to również wiązać z wymianą konsoli środkowej. To w przypadku osób, które miałyby konsolę na dwa przyciski, czyli tutaj zamykanie drzwi i wyłącznik poduszki, powiedzmy, pasażera, na taką, która ma tych przycisków po prostu więcej i wyłącznik parktronika w tym miejscu. Licznik samochodu również powinien być z opcją obsługi parktronika, także no, tu może pojawić się kolejny problem wtedy, gdy właśnie Twój licznik nie będzie posiadał dodatkowej kontrolki od tego systemu. Jak sprawdzić, czy jest możliwość aktywacji parktronika w poszczególnych modułach oraz samą aktywację, pokażę Wam od koniec tego filmu, także zachęcam do obejrzenia filmu do końca. No a teraz przejdźmy do teorii na temat montażu owego parktronika. Więc pierwszym elementem, który musicie się zobaczyć, jest moduł systemu PDC. Tutaj macie jego oznaczenie, numer części. Moduł ten odpowiada za komunikację z czujnikami cofania oraz z modułem BCM. Moduł ten fabrycznie umieszczony jest w takiej oto kasetce, jego się tutaj wsuwa, a finalnie ląduje on po lewej stronie bagażnika, gdzieś tam pod lampą. Wsuwa się ową kasetkę tu do tego otworu. To jest z tyłu taki zaczep, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Moduł PDC w dolnej części, czyli tutaj tak jak widzicie na obrazku, posiada dwa złącza, XC21 po lewej i XC22 po prawej stronie. XC21 to złącze odpowiadające za zasilanie i komunikację modułu z modułem BCM pojazdu. Cały montaż zaczynamy od podłączenia modułu PDC do modułu BCM. Także według tego schematu, czyli tą lewą kostkę, podpinamy do modułu BCM, tak jak tutaj macie zaznaczone, złącza XI1 i XI4. Tutaj mamy trzy przewody do wpięcia, czyli na pinie pierwszym modułu PDC mamy zasilanie, na pinie szóstym linię kan niskiej prędkości, a na pinie siódmym masę. Także najlepiej do tego celu wykorzystać fabryczne kostki, jakie przychodzą nam do modułu PDC, czyli jak kupujecie taki moduł, no to najlepiej po prostu szukać go razem z kostkami. Jeśli nie macie kostek, no to piny w złączach są ponumerowane. No w kostkach również, tutaj w tylnej części, nie wiem czy to będzie widać, no ale tam są oznaczenia, także wszystko powinno być jasne i klarowne. Co do modułu BCM, to już pokazywałem Wam w jednym z poprzednich filmów, jak taki moduł zdemontować, jak go wymienić. Także no ja już tego nie nagrywam, tego całego podłączania, no bo jak oglądacie moje filmy, no to już tam dobrze wiecie, jak się przewody podłącza i uzupełnia w kostkach takich modułów, jak choćby ten. Także, gdy macie już połączenie, czyli przewodzik pociągnięty między modułem BCM a PDC tam do bagażnika, no to możemy zabrać się za montaż samych czujników cofania. Czujników cofania mamy sztuk 4 w Corsie. Także bierzemy sobie na tapetę tylny zderzak, wymierzamy mniej więcej otwory, gdzie mają być pod czujniki i najlepiej sobie przemierzyć szerokość zderzaka przez pół i symetrycznie wymierzyć, gdzie mają być otwory pod czujniki. No nie musi być idealnie, no ale wiadomo, dobrze by było, żeby to jakoś tam wyglądało. Wywiercanie samych otworów pod czujniki, no tutaj nie wystarczy, gdyż jest to bardzo cienki plastik. No, czujnik wygląda
ten sposób, no i on by się w takim otworze po prostu nie utrzymał. Dlatego do jego montażu służą specjalne koszyki montażowe, no, które jest dosyć ciężko zdobyć. Dlatego ja na dzień dzisiejszy owych czujników u siebie nie montuję. Jedynie podłączę pod moduł tak, żeby Wam pokazać, jak wygląda aktywacja tego systemu. No i w moim przypadku ja mam zderzak w tej chwili uszkodzony, także szukam zderzaka, no, który już najlepiej, żeby był pod system PDC i najlepiej, żeby miał już zamontowane koszyki montażowe. Ewentualnie będę w tej kosie być może w najbliższym czasie montował taki uniwersalny zestaw czujników. Wiem, że też wśród Was byłyby osoby zainteresowane takim filmem. No a wracając do tematu podłączenia czujników, to każdy z czujników tutaj w tej tylnej części ma ponumerowane piny. W tej chwili do góry nogami. No teraz dobrze widać. Tak jak widzicie, mamy 3 piny, 1, 2, 3. Także czujniki również najlepiej z kostką kupić, kawałkiem instalacji. No i podłączamy nasze czujniki do złącza X22, czyli to jest to złącze po prawej stronie modułu PDC, w sposób następujący. Wszystkie piny numer 2 mostkujemy i podłączamy do pinu 8 XC22. Piny numer 1 również mostkujemy i podłączamy do pinu 4. A piny trzecie po kolei do pinu 5, 3, 2 i 1. Przy czym, tak jak widzicie tutaj na tym obrazku, czujniki cofania opisałem jako lewy zewnętrzny, lewy środkowy, prawy środkowy oraz prawy zewnętrzny. Sam przewód łączący złącze XC22 z czujnikami możecie poprowadzić poprzez otwór po wyciągnięciu tylnej lewej lampy. Tam można kabelek przełożyć, puścić pod zderzak, znowu założyć lampę i będzie to niewidoczne z zewnątrz połączenie. Także gdy już sobie podłączycie same czujniki, to musicie zająć się konsolą środkową. Także co do rozebrania konsoli środkowej, to na moim kanale też jest film, w którym pokazywałem, jak to się robi, jak się tam podłącza przewody do tej listwy przycisków. To wszystko jest i linki do takich filmów, które zawierają te elementy, postaram się dać w opisie pod filmem. No gdy macie, tak jak wcześniej mówiłem, konsolę na 2 przyciski, no to trzeba sobie wymienić na taką, która ma tych przycisków 6. Przy czym te listwy z przyciskami, one są oczywiście wymienialne i są różne, także dobieramy taką, która będzie pasowała pod naszą wersję wyposażenia. Czyli jak nie macie podgrzewanych foteli, jak nie macie DDS-a, no to szukamy listwy z guziczkami, które tutaj są po prostu pozaślepiane, zostawiamy tylko to, co mieliśmy po środku, plus przycisk od wyłącznika Parktronika. W Corsach D w tym miejscu możecie mieć 4 różne przyciski. Tak jak ja mam w tej chwili wyłącznik SP, może to być wyłącznik LPG, wyłącznik systemu Start-Stop, no i wyłącznik Parktronika. Nieważne, co jest narysowane na tym przycisku, przycisk zawsze jest podłączony w ten sam sposób do modułu BCM. I to moduł BCM po zaprogramowaniu decyduje o tym, co ten przycisk będzie robił. Także jak ja mam w tej chwili wyłącznik ESP, to ten wyłącznik ESP może mi wyłączać Parktronika, jeśli tylko to zaprogramuję w module BCM, o ile moduł BCM na to pozwoli. W tym module, który ja posiadam, wiem, że mogę właśnie wybierać pomiędzy Parktronikiem a systemem ESP. Natomiast jeżeli ty masz w swoim samochodzie system start and stop albo fabryczny gaz, no to raczej nie uda się podłączyć fabrycznego Parktronika, no bo już to miejsce jest zajęte, jak i połączenie z modułem BCM jest zajęte. Musiałbyś zrezygnować z czegoś kosztem czegoś innego, także no niestety w Corsach tak jest, że lista opcjonalnego wyposażenia była dosyć duża i nie można mieć w jednym samochodzie wszystkich możliwych opcji, ponieważ no one po prostu się wykluczają wzajemnie. Także jeśli chodzi o samo podłączenie owego przycisku, no to z tyłu mamy złącze w schematach oznaczone jako S270. W kostce, która przychodzi do tego panelu, piny są ponumerowane, także znowu według tej rozpiski wszystko sobie podłączamy i wszystkie przewody biegną nam do złączy XI3, XI5 znajdujących się z tyłu modułu BCM. Po podłączeniu tego wszystkiego możemy przejść do aktywacji. A więc podłączyłem moduł, znajdują się teraz w bagażniku, podłączone są również czujniki, oczywiście wszystko jest tak rzucone tylko do bagażnika. I pierwsze co się stało, to po odpaleniu silnika i włączeniu wstecznego biegu zaczął piszczeć
głośniczek, który znajduje się w liczniku. Ten głośnik odpowiada właśnie, on współpracuje z modułem PDC. Także jeszcze niczego nie aktywowałem, a już coś zaczęło piszczeć. Po chwili przestało. Także spróbujemy sobie to teraz aktywować. Przykręcam kluczyk w pozycję zapłon. Wybieram rocznik samochodu. Aktywację robię przy użyciu modułu OPCOM. Także wchodzimy sobie w samochód Corsa D. I teraz nadwozie. Moduł BCM. Programowanie. Konfiguracja kan mała prędkość. Asystent parkowania zmieniamy na obecny. Klikamy programuj. Programowanie kodowania wariantowego. Tutaj podajemy PIN z karty karpet pojazdu. I to co ja tutaj mam, wyłącznik off TCESP. I to mnie właśnie zastanawia, czy jeśli nie zmienię, znaczy nie wyłączę tego przełącznika, no to nie będę miał siłą rzeczy wyłącznika parktronika. Ciekawe, sprawdzimy zresztą jak to będzie. Programuj, albo nie, na razie go wyłączę. Czyli damy na nie występuje. Skonfigurowany. Klikamy powrót. Zamknij. Tutaj mamy nasz system pomocy przy parkowaniu. Widać, że OPCOM łączy się z nim. Mamy jakieś kody błędów. Otwarte napięcie za niskie napięcie. Tylny prawy zewnętrzny czujnik układu pomocy akustycznie zablokowany. Czyżby był uszkodzony? Brak kodów błędu. No zobaczymy później, co będzie się działo. Mamy programowanie. Kan małej prędkości. EHS. To jest elektryczna nagrzewnica, którą posiadam, więc zmieniam na obecny. Obecny. Tutaj wszystko poprawiamy według tego, co występuje w naszym wyposażeniu. Win pojazdu jeszcze możemy zaprogramować. EHS tutaj też muszę zmienić. Programowanie małej prędkości. Pasma występuje. Obecny. Programuj. Powrót. Wszystkie moduły, które są na niskim kanie, musimy ustawić w średnim kanie, że asystent parkowania występuje. Jest ustawienie, a nie, też jest mała prędkość, asystent obecny, IPC zestaw wskaźników. Kan małej prędkości, to jest znowu pas na obecny, programuj, programowanie kodowania wariantowego, typ silnika, wszystkie pozostałe, następny, BS, inne kraje, system pomocy przy parkowaniu, zmieniamy na występuje, programuj.
Okej. Odrzut. Immobilizer, sterownik wczepy, tego tam nie mam. Jeszcze w wyświetlaczu prawdopodobnie. Musimy się ustawić. Programowanie. Kanma i prędkości. I tak mamy tutaj asystent parkowania. Programuj. Na koniec pasowałoby wykasować wszystkie błędy samochodu. Szybki odczyt błędów tutaj. Pasujemy wszystkie kody błędów. Zamknij. Także czujniki mam powieszone z tyłu na zderzaku, tak byle jak, dla testu. Jak widać, po przekręceniu kluczka włącza się kontrolka parktronika. Odpalę silnik, podjadę dosłownie 2 metry do przodu. Wrzucam wsteczny. Jest jakiś sygnał. No i cofię pomalutku. Słychać. No jak można było usłyszeć, czujniki pipczą, piszczą. Także wygląda na to, że ta instalacja działa. Pozostało zamontować czujniki na swoim miejscu. No a co do samego wyłącznika, to znowu wrzuciłem wsteczny. No i jedynie te piszczenie można nim wyłączyć. No i wychodzi na to, że odpowiednio programuje z moduł BCM. Dalej można mieć wyłącznik ESP i jednocześnie parktronika. No tyle tylko, że nie mamy możliwości wyłączenia tego piszczenia. Chociaż teraz jak troszkę dłużej pojeździłem, to patrzcie co się robi. Wrzucam wsteczny i tylko mi miga kontrolka systemu parktronik. Wrzucam na luz, gaśnie, nic nie piszczy. Także można jakoś jeździć do momentu, aż znajdę odpowiedni zderzak. Właśnie, jak ktoś ma z Was na zbyciu zderzak do 5-drzwiowej konfy w kolorze Z21C z tymi koszykami całymi pod czujniki parkowania, no to piszcie na mojego maila, tam gdzieś w opisie on jest. No a w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!